Siemano, siemano. Dzisiaj w prawdziwym boju narzędzie wielofunkcyjne marki Parkside, model PMVW310D2. Nie będziemy robili żadnego unboxingu, ani nie będę opowiadał, co ta maszynka ma i w ogóle czym to się je. Tylko od razu przechodzimy do pracy na placu budowy w moim mieszkaniu. Co mam do zrobienia? Do zrobienia jest dwa zaszczały są do zrobienia. Mam takie dwie kantówki bukowe i muszę je ściąć tutaj z jednej i z drugiej strony pod kątem. Z drugiej strony, druga kantóweczka również to samo. I po prostu, no tutaj materiał jest dosyć twardy, więc zobaczymy sobie, jak maszyna da sobie radę, jak ona mocno hałasuje. I później będę jeszcze miał, co Wam później pokażę, ościeżnicę do wycięcia, również jest z jakiegoś twardego materiału, z jakiegoś twardego drewna. Ale przyznam się szczerze i uczciwie, że nie wiem, co to za gatunek. Tu wiem, bo to sam kiedyś tam obcinałem. Więc wiem, z czego to jest, bo to jest akurat nie ze stopni, ze schodów. Także tutaj zabieramy się do roboty. Ale już na dzień dobry Wam powiem, że potrzebne są stopery do uszów. To jest na bank, bo bez tego w 5 minut ogłuchniecie. Dobra. Stopery wrzucone, możemy grzać z tym koksem. Może będę teraz za głośno mówił, bo mam te stopery, ale no przecięło, ale mocno pali materiał. Tutaj zrobimy jeszcze teraz zaszczały mamy ucięte i teraz przechodzimy do obcinania ościeżnicy. To jedziemy teraz tutaj w dół z ościeżnicą. Założyłem teraz taki wgłębny brzeszczot. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Przy okazji coś mi się sypało na głowę, bo tam trochę luźnego tynku u góry jest. W każdym bądź razie to mam przecięte, także jest ok, nie?
cięło. Operacja się udała. Pacjent został pocięty na kawałki. Dobra. Co do tej maszyny z Parkside'a, tego multinarzędzia. Powiem wam szczerze, że robi dużo hałasu. Robi mega dużo hałasu. Wrzeszczoty są do bani. One przecięły to, ale strasznie paliły. I tak na dobrą sprawę... Podejrzewam, że gdyby zainwestować w jakieś dobre brzeszczoty, to w tym momencie maszynka ogarnie cały temat. To byłoby tyle. Wszystko widzieliście, co wycinała Bóg. Tutaj tą ościeżnicę też przecinała, też to widzieliście. Czy jeżeli pojawi się w jakimś tam czasie w tym sklepie ze spożywką, czy będziecie chcieli to kupić? Wiecie co, gdybym tego nie miał, no to przy podłodze byłby problem, żeby to zorganizować i to wyciąć. Pieprzenie się jakimś brzeszczotem ręcznie też nie robi. Ogólnie rzecz biorąc, to te narzędzie, bardzo głębokie ukłony dla SWG Stolarnia w Garażu, bo to od niego mam to narzędzie. Pozdrawiam Cię Tomku, pozdrawiam małżonkę i wszystkie dzieciaki. Pozdro, dobra, to by było tyle. Pędźcie se do Lidla. Na razie.